Drogi widzu, słuchaczu, obywatelu, szanowne panie, szanowni panowie, kłaniam się nisko. Piotr Jackowski i zapraszam do obejrzenia piątego odcinka mojego vloga. Odcinka piątego, czyli jubileuszowego. A skoro mamy jubileusz, to musi być coś ekstra, żeby ten jubileusz uczcić. Wyrazem owego świętowania będą rozmowy ze stalowowolskimi VIP-ami. Zadam im tendencyjne pytania, okraszone dozą manipulacji. Oj, będzie się działo. Zatem ruszamy. Przed naszymi kamerami pierwszy rozmówca, pan Robert Nowak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli. Halo, dzień dobry panie dyrektorze, czy się słyszymy? Dzień dobry panie dyrektorze. Oj, chyba jakieś kłopoty na łączach. Pana dyrektora widzimy, ale się nie słyszymy. Spróbujemy porozmawiać innym razem. A teraz witamy Stanisława Sobieraja, przewodniczącego Rady Miejskiej w Stalowej Woli. Panie przewodniczący, podobno opozycja znów wybiera się pod sąd ze świeczkami. Mógłby pan to skomentować? Jak najbardziej. Bardzo się cieszymy jako władze miasta i zapraszamy wszystkich do oglądania. Panie przewodniczący, ostatnio tyle tych konferencji prasowych opozycji, tyle pretensji wypowiadanych przed kamerami. Przecież pan przewodniczący jest otwarty na dialog. Czy opozycja nie może porozmawiać z panem bezpośrednio? Co pan na to? Trzeba było tutaj stanąć ze mną. Panie przewodniczący, prezydent naszego kraju Andrzej Duda przygotował propozycję pytań referendalnych dotyczących zmian w konstytucji. Jak pan na te pytania odpowie, jeśli referendum dojdzie do skutku? Tak. Pan przewodniczący pozwoli, że zadam jeszcze jedno pytanie z gatunku lekkich, łatwych i przyjemnych. W jaki sposób można się nauczyć jeździć na łyżwarolkach? Dopóki się ktoś nie nauczy, jak nie przywala. Dziękuję panu przewodniczącemu za wypowiedź. Pozwolę sobie teraz zadać tylko jedno pytanie pierwszemu obywatelowi Stalowej Woli, prezydentowi miasta Lucjuszowi Nadbereżnemu. Panie prezydencie, podobno grupa inicjatywna planuje wyjść z propozycją przeniesienia rzeźby patrioty z ronda na plac Piłsudskiego. Czy pan prezydent poprze ten pomysł? Deklaruję, że jeżeli będzie taka potrzeba, to budżet miasta Stalowej Woli zawsze takie inicjatywy będzie wspierał. I kolejny gość rozmów satyrycznych, radny miejski Mariusz Bajek. Witam pana serdecznie. Rozpocznijmy od dość istotnego pytania dotyczącego lokalnego życia. Co pan sądzi o stalowowolskich mediach? To jest manipulowanie informacjami. Przejdźmy teraz do stalowowolskiej oświaty. Twierdzi się powszechnie, że reprezentuje ona wysoki poziom. Mimo to część uczniów uczęszcza na korepetycje. Jaka jest tego przyczyna? No jak się odczuwa pewne braki, to trzeba przyjść po korepetycje. Zmieniając temat, pragnę zauważyć, że pan radny jest smakoszem Śliwowicy Łąckiej. Ale zawsze kultury można trochę łyknąć. Nigdy za dużo, zawsze się przyda. I jeszcze jedna sprawa. Aktualnie pełni pan funkcję radnego Rady Miejskiej w Stalowej Woli. Jakie są pana plany dotyczące działalności samorządowej? To jest epizod. Dziękuję panu radnemu za wypowiedź. Obecnie zwracam się do Marka Wiatrowicza,
pasjonata historii, pracownika Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli. Dzień dobry panu. Interesuje mnie jedna kwestia. Nie wiem, czy to prawda, ale być może radni miejscy zdecydują się przekazać dodatkowy 1 000 000 zł na Muzeum Regionalne. Poproszę o komentarz w tej sprawie. Czy mamy zasłonę? Chciałbym jeszcze poruszyć temat sportu w mieście, a konkretnie pochylić się nad kondycją naszej piłkarskiej drużyny Stali Stalowa Wola. I tu zwracam się do historyka i regionalisty Romana Niewierskiego, wielkiego miłośnika sportu. Panie Romanie, wielu kibiców nie jest zadowolonych z porażek Stali Stalowa Wola. Są jednak i tacy, którzy wciąż wierzą w naszą piłkarską drużynę, widząc jej przyszłość w Ekstraklasie. I tu pojawia się pytanie, czy Stal Stalowa Wola i Ekstraklasa to nie jest jakaś sprzeczność? Jesteśmy przed halą, która chyba jeszcze panuje wielki duch tych pierwszoligowych starć Stali Stalowa Wola z lat 60. i 70. Także nie widzę tu żadnej sprzeczności. Oby pański optymizm przełożył się na konkrety. Wszyscy sobie tego życzymy. Dziękuję, że zechciał pan wyrazić swoją opinię. A teraz pragnę zapytać rajców miejskich. Czy podobał się wam dzisiejszy vlog? Drogie VIP-y, mam dla was ciekawą wiadomość. Byliście w ukrytej kamerze. To jest nagrywane. Się obejrzał. To się wytnie. To te kraby się łatwo. To się wytnie.